Isiu, cześć wszystkim z tej strony Plaga. Zaczynamy kolejny odcinek z gry Scrap Mechanic. Wiem, że bardzo tęskniliście, bo nie było mnie cały tydzień prawie. W sumie od niedzieli do piątku nie było odcinków na kanale w ogóle, ale jak pewnie wiecie, nagrywaliśmy trzeci sezon Horsemenów z Horsemenami, więc nie było mnie w domu przez cały ten tydzień i nie nagrywałem zapasu, bo to już moja tradycja, jak jadę na Horsemenów, to nie nagrywam zapasu. No, ale już wróciłem. Bardzo ważne informacje mam dla was. Dzisiaj specjalnie, poza odcinkiem, też będzie nagrywany live na Facebooku i link macie w opisie. Znajdziecie bez problemu. Wbijajcie o 18. Po 18 będzie live, więc zapraszam, będziemy sobie grali. W opisie też macie link do G2, gdzie z kodem PLAGA 3% zwrotu. No, ale na live'a to wbijajcie, tak, bo dzisiaj będzie też pierwszy live od tygodnia. Cały tydzień live'ów też nie było. No, więc bardzo miło będzie mi, jak przyjdziecie i napiszecie cześć, ja z odcinka, ze Scrapa, haha. No, zaczynamy. Bardzo rzeczy mam dużo do przetestowania, bo aż 7. No, 7 nowych rzeczy. Ale zaczniemy od samolotu. Od końca zaczniemy. Kreator: Hobet Ricardo Milos. Twórcy: Bartek znany. Co? Jako Skunksionosacz Bartok i Szymon, znany jako Nowi Tony Ork. Kurde, ile osób to budowało? Jedną maszynę, tak dużo osób? Pilot numer 1 w przód, S, tył. Aha, okej. Do góry 2, 3. Pilot numer 2. Co? Przecież ja sam będę latał. Co za głupie budowanie na dwóch pilotów. O, jaki guzik ładny, wygląda jak śrubka. Mam nadzieję, że to jest pilot numer 1. No dobra. Okej. Góry! Wow, jak to opada, to w ogóle latać nie chce, goście! Coście zrobili! Skręca ładnie, spoko, tylko że opada całkiem, no całkiem opada. Jak jestem na samym silniku, to leci tylko w dół. Ojeju! No to niezła maszyna. To niezły samolot. Ty to nazywasz samolotem, gościu? Jeszcze raz wam pokażę. Po co na dole jest druga warstwa skrzydeł z betonu? Nie wiem. O! To jest szybowanie tą maszyną. Nie no, spoko. Fajnie, że zbudowaliście, ale to w ogóle nie chce latać. No, nie oszukujmy się. Może do góry nogami jakoś poleci. Nie, do góry nogami też opada. No, bardzo opada. Do tego stopnia, że teraz już nie mogę postawić. O, wyłączę. O! Może się uda wylądować? Nie wiem. O, nie. To już nie wygląda najlepiej. No, to nie będzie lądowanie raczej. O! O, ale jestem dobry w lądowania, kurde. Jestem z siebie dumny normalnie. Proszę otworzyć drzwi. Trójka. Zepsuły się drzwi chyba. No nie ma szału. Nie ma szału, ale zobacz jeszcze ten drugiego operatora, jak się strzela, bo on tam pewnie ma wszystkie działka, nie? Zepsuł się ten przycisk, on w ogóle już nie działa. Dlaczego? Co się z nim stało, że się zepsuł? Nie wiem. Nie wiem, dlaczego drugi nie działa. Okej, strzelanie, prędkość. On tu. A, on mógł jeszcze przechylać. Chyba. Co do góry jest lecenie. Może to ma pomagać w tym, żeby nie opadał. Może teraz będzie lepiej leciał na przykład. Chciałbym tam wsiąść. O. No teraz leci lepiej. Nie opada tak bardzo, chociaż i tak opada. Tak. Nie wiem, kto to budował, ale chyba wam się nie chciało. Tak średnio to siadło. Wow! Kurde, gościu, spokojnie! Spokój! Ale muszę wrócić na moje pole testowe. Bardzo ważne, żebym tam wrócił. Jeszcze dziś. Wow! Okej, nie będzie łatwo, ale damy radę. Haha! Dałem radę. O, jak sobie leci fajnie. O, leć sobie. Spoko, spoko samolocik, tylko że nie lata. To dobrze. No. No, szkoda trochę. Tyle osób go budowało. Aż się wierzyć nie chce. No, że to nie wyszło. Chociaż z drugiej strony chyba właśnie dlatego nie wyszło może. No, każdy miał swój pomysł. Korneliusz X Daniel, cześć Plaga. Wraz z Danielem zbudowałem dla ciebie nową rakietę. Zaprojektowana jest specjalnie do niszczenia właściwie wszystkiego. Ma mocny wybuch, jak na razie bez nuka. Włączają przycisk, który jest na wysokości głowy postaci. Prędkość rakiety to 1100 na godzinę. Co? Chyba coś sobie żartujesz ze mnie. Dobrze, ale ja to sprawdzę. Player.
To mi będzie potrzebne. Tak, ty. Cleaner też mi będzie potrzebny. Ty. O. I zbudujemy tutaj plaksa, bo ktoś zbudował plaksa. Nie wiem, czy widzieliście. Na pewno widzieliście na początku. Patrzcie. Eagle Soft. Zbudował plagę. Co on robi? Tak, totalnie ja tak macham ręką zawsze. No to, takie cześć, piąteczka, hejka, witam. To niezły rock'n'rollowiec, no. Niezły rock'n'rollowiec. To dostaniesz w tą łapę. Czy ja mu dałem tam udawacza gracza? Nie, czemu ja mu dałem cleanera na rękę? Ale jestem dobry ziomek dzisiaj. Chyba za długo nie nagrywałem odcinków i po prostu mi to wyleciało z głowy. Dobra, leć rakieto, chcę zobaczyć jak śmigasz. Daj, rozwal plagusa. Czekaj, czy go w ogóle rozwali. Ojejku, jak ona skręciła szybko. Czemu skręcasz? No i włączyła się. Rzeczywiście lata szybko. Rzeczywiście jest całkiem mocna. No i tak w sumie to niewiele zostało. Bardzo niewiele, nic nie zostało. Wezmę bota. Panie bocie, proszę lecieć tu do góry. Szybciej. Dawaj, leć. Okej. I teraz do tego bota wyślemy rakieta. Tak. I zobaczymy, jak sobie poradzi. No. Okej. Ciekawe, czy go rozwali za pierwszym uderzeniem, bo ja myślę, że nie. Myślę, że trzeba będzie troszeczkę więcej niż tylko jedno uderzenie. Bo bot jest dość szeroki i pewnie walnie w śmigło, więc też nie dosięgnie wszystkiego. Wow. No wow. Gdyby walnął bardziej w środek, to by rozwalił cały. Bardzo, bardzo ładna rakieta w takim razie. Naprawdę solidna. Naprawdę solidna rakieta. Tak nawet nieźle namierzyła. Teraz pytanie, co ona zrobi, jak ja będę pojazdem, który sobie będzie szybko jechał. Policja. Szybko. Szybko, policja. Dobra. Mamy nasze policyjne autko. Teraz weźmiemy naszą super rakietę. Ona nawet jak nie trafi blisko, to i tak zrobi duże zniszczenia, bo jest mocna. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, lecimy. Juhu. Pa-la-la-la-la. Ciekawe. Pewnie gdzieś za mną walnie, bo jest za szybka, żeby manewrować. Tak obstawiam. No, walnęła za mną, nie rozwaliła nic. Kompletnie nic, niestety. Niestety. A jak się spisze, jeżeli chodzi o samolot? To też jest bardzo ważne. Proszę mi dać jakiś samolot. W sumie... No dobra, samolot sprawdzimy w warunkach bojowych teraz. Niech sobie lata. Tak, wywal. Tak. To sobie musimy otworzyć. Dobrze. I teraz rakieta. Siup, siup. Bip. Dobra. No wsiadaj. O nie, nie mogę wsiąść. Dobra, leci. Ło! Nie trafiła, ale leci za... O kurde! No, na samoloty to działa dużo lepiej niż na naziemne ruszające się pojazdy. Bardzo ładna rakieta, panie Korneliuszu i Danielu. Very nice. Bardzo podoba mi się. To jest czarna dziura. Radio Gadzio, zbudowałem dla ciebie czarną dziurę z działek. Z działkiem. Sterowanie. Działko przyspałaj do podłogi, tak jak czarną dziurę, ale trochę dalej od działka. Co? Uruchom czarną dziurę i idź do działka. Naciśnij jeden, potem dwa i to wszystko. Czekaj na efekt. Potem, później możesz kliknąć na Gravity i zobaczyć, co się stanie. Kurde, ile tu jest instrukcji. A instrukcje były bardzo niejasne. Nie wiem, jak daleko ma być ta czarna dziura niby. Że co, że tyle? Tylko tyle? Czy ja mam wszystko przyspawać, czy tylko jedną rzecz? Teraz będę sprawdzał. Działko przyspawaj do podłogi, tak jak czarną dziurę. Czyli czarną dziurę też przyspawamy do podłogi. No okej. Jest czarna dziura do podłogi. Fajnie. Teraz przyspawamy to też do podłogi. Okej. Przyspawane. Fajnie. Teraz włączamy czarną dziurę i włączamy działko. No dobra. O kurde. No dobrze. No dobra. Teraz włączamy sobie działeczko. Czy to strzela do mnie, czy do kogo? O, tam zaczyna coś latać, jakiś kawałek. Okej. No dobra, i co? Bo to działko w ogóle nie strzela.
Chyba, że mam jeszcze tu kliknąć. O. O kurde. Jak to rzuca różnymi przedmiotami. Ale jaja. Wow. Ale fajne. O, skubańcu. Jak tu każdy klocek jest inny. Jak to ładnie wygląda. Ciekawe, jak długo trzeba będzie czekać, żeby moją grę wywaliło. Ja, gościu. Aleś to wymyślił fajnie. Rzuca jakimiś randomowymi obiektami. Ale ładne. Ciekawe, jak dużo. Ja. Jak dużo wytrzyma. Czy jak długo? No. Do góry. Haha. Patrzcie. I słoneczko jest, i wszystko świruje. Jakie świrowanko. Ja to poczekam. Poczekam, aż będzie tak dużo napchane tych rzeczy, że aż wywali grę. Oj, już FPS-y spadają mocno. Już jest 50, 40. Waha się. Może włączę tą grawitację, wywalę, żeby to później nie upadło, bo jak upadnie, to będzie lipa pewnie. Daj, wyłącz grawitację. Szybko. Co? Aha, to wyłączyło też grawitację tej dziury. O kurde. A jak włączę z powrotem, to pewnie będzie lipa już, no nie? Włącz grawitację z powrotem. Wow! O w mordę! Co się dzieje? O kurde! Gościu! Jacie, co jest grane? O w mordę! Ja! Ja myślę, że grawitację wyłączy tylko grawitację Ziemi, a nie grawitację czarnej dziury też. Ja pierdziele, ale jaja. Co tu się wyrabia? Ja rzucę tam jeszcze udawacze ludzia. Udawacz ludzia, czy on poleci? Tam poleci. O, git. Tak, ja tam wyślę rakietę. To będzie coś. To będzie coś. Że te rakiety pewnie też powciąga. Czy 10-4 zostanie wciągnięte tak po prostu? Czy nie? Tak, leci! Leci 10-4, wybuchaj! O kurde. Wow! Ja coś większego tam wrzucę. Wybuchło! O kurde! Ale jaja! Psajdak! Leć! O kurde, patrzcie, Psajdak sobie lata. O nie. Nie no, nuklear to nie, ale eksploziv. Tak. Tak. Pyk, pyk, pyk. Siup. Poszedł. Ciekawe, kiedy wybuchnie. A takie duże? I tu, i tu. Ło, Psajdak tam jest już wciągnięty. Zrujnowana gra. 7 FPS-ów. O kurde. Wow. Oj, chyba przywali o ziemię. No, przywaliło. To teraz chyba wybuchnie, co? Nie, nie wybuchnie? Ło, wybuchło w środku. Dobra, szybko. Musimy to wyłączyć. Przynajmniej to działko głupie. Już, za dużo produkujesz. Ale fajne. Dobra. Moment. Moment. O kurka. O nie, nie mogę budować. O nie, nie mogę budować. Ale ładnie to wygląda. Aż się nie chce tego niszczyć. No, ale trzeba. Dawaj, zbuduj. Buduj. Szybko. Czemu nie chcesz zbudować? Zbuduj. Dawaj. O nie, za dużo chyba. Dawaj, zbuduj. Nie mogę postawić jednego klocka nawet. O nie. O, 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 o. Klikaj. Dobra, kliknąłem. Huh. O, w mordę. Ale to było fajne. Kurde. Wypast, czarna dziura. Gościu. Aleś się postarał. Bardzo ładne. Polecam do zabawy. Świetna sprawa. Radio Gadzio, jak zwykle, nie zawiódł. Dobrze. Plaga, pojazd, Ford U. Ford U. Czy to nie jest takie podobne? No, trochę jest. Działko jest trochę podobne do tego, co już widzieliśmy. Okej. Okay.
No dobra. Drzwi nie chcą działać do końca. To niezły silnik. O nie. Fajnie zabudowany silnik. A może te drzwi działają? No niestety. Niestety. Może być tak, że zepsułem grę troszeczkę i dlatego nie działa. A może już zawsze nie działało. A, to tego się strzela. Dobra. Co się stało? Czemu część rzeczy tam została? Co? Bo grawitację zepsułem trochę. Co to jest? Nawet nie są prawdziwe rzeczy. 4, 5, 6, 7. Część rzeczy w ogóle została tam i nie jeździ ze mną. O co chodzi? Co? Wow! Chyba zepsułem grę, czaty. W ogóle dość mocne ma te silniki. Tak mocne, że nawet jest w stanie lecieć i jechać. No. Ta. Wydaje mi się, że gra została troszeczkę zepsuta. Takie mam wrażenie, że to może dlatego tak działa. Dziwnie. Dzień dobry, wylądowałem. Czy ja wyjdę w ogóle? Ach. Wychodź. Wychodź. O, ładnie. Bardzo ładny pojazd na pewno. Na pewno. Okej. Czemu część pojazdu została tutaj? To nawet są gołe tekstury. Mi się wydaje, że grawitator troszeczkę nam zepsuł grę. Troszeczkę. Tak minimalnie mógł się przyczynić tutaj do zniszczenia gry. Teraz koło zostało. Wiecie co? Ja myślę, że ja skończę ten odcinek tutaj, bo... Okej. Klinuje i to nie działa. Cleaner nawet nie działa. Bardzo fajne rzeczy jak zwykle wysłaliście. Chętnie bym testował więcej. Zostały dwie rzeczy jeszcze, ale chyba będą na kiedy indziej, bo troszkę jakby gra nie do końca chce działać. Przypominam, że dzisiaj o 18:00 będzie live'ik na Facebooku. Wszystkich zapraszam. Link macie w opisie, bez problemu tam traficie i będziemy sobie grali. Na dzisiaj to tyle. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć.